To są gorące pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa, witam moich i państwa gości, którymi są pan senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie senatorze, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry panu senatorowi, dzień dobry państwu. I pan senator Wojciech Konieczny z Nowej Lewicy. Panie senatorze, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry, ale panie redaktorze, Nowa Lewica to nazwa partii. Ja do partii Nowa Lewica nie należę, tylko do PPS-u, natomiast jestem senatorem Lewicy. Pozdrawiam pana senatora. Senator Lewicy, przepraszam panie senatorze, w takim razie zaczynamy naszą rozmowę, nasz temat polityczny dotyczący spraw międzynarodowych, ale również polskiego interesu. Do Warszawy przyleciało ponad 70 ewakuowanych z Afganistanu, wśród nich jest troje polskich obywateli. Reszta to afgańscy współpracownicy polskiego kontyngentu z czasów, gdy stacjonował w Afganistanie, oraz ich rodziny. Niebawem do Polski mają dotrzeć również kolejne samoloty. Jak informował rząd, na polskiej liście osób chętnych do ewakuacji jest ponad 250 osób. I teraz pytanie do pana senatora Wojciecha Koniecznego. Jak pan ocenia działania polskiego rządu w sprawie konfliktu w Afganistanie, tej sytuacji, która tam ma miejsce? Znaczy, sytuacja zaskoczyła wszystkich. To trzeba przyznać, że postęp tych walk, czy nawet nie walk, tylko po prostu postęp wojsk tych islamskich był tak duży, że zaskoczył chyba cały świat. Natomiast no, nasza reakcja była nieco spóźniona. Tutaj pierwsze wypowiedzi były niezbyt trafione, że z tego co wiemy, to nasi współpracownicy się rozpieszli, że mają się udawać do ambasady w innych krajów i tak dalej. To nie było może początkowo przemyślane, ale teraz widać, że rząd przystąpił do pracy. Te samoloty rzeczywiście są wysyłane. Miejmy nadzieję, że uda się z Afganistanu naprawdę ewakuować tych, którzy są zagrożeni, ponieważ no to państwo islamskie, które powstaje, no niewątpliwie będzie się mściło, tutaj nie ma wątpliwości. I ci wszyscy ludzie są zagrożeni, ich życie jest zagrożone, także to jest pomoc humanitarna i jednocześnie taka obowiązkowa, no jeżeli korzystaliśmy z ich pomocy. A wiemy, jak nam to będzie odbierane prawdopodobnie, nawet jak ktoś był, nie wiem, kucharzem, czy ktoś był kimś, kto pomagał, jakieś listy nosił, czy cokolwiek, jak to tam w tym Afganistanie wyglądało, to już będzie podejrzane dla tych chociaż talibów. Sami talibowie prowadzą ciekawe działania, bo mają swojego rzecznika prasowego, organizują konferencje prasowe, tam mówią o tym, że nie będą się mścili, że chcą kobiet w rządzie, że to wszystko ma wyglądać zgoła inaczej, niż przekazuje to świat zachodni i zachodnie media. Ale czy można dawać temu wiarę? Jak myśli pan senator Jan Maria Jackowski? Jak ocenia pan również działania polskiego rządu w tej kwestii? No, po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jednak jest mimo wszystko klęska Zachodu, a właściwie NATO, to co się stało w Afganistanie, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ wydawało się, że jeżeli się zaimportuje, wyeksportuje tam demokrację, pewne standardy praw człowieka, pewien system ustrojowy i przygotuje się odpowiednią kadrę, wyszkoli się służby, ale też przygotowuje pracowników cywilnych, to państwo będzie funkcjonowało trochę na wzór państw zachodnich. No okazuje się, że jednak ten czynnik kulturowy, cywilizacyjny, to, że są to związki bardzo silne, rodzinne, plemienne i tu zupełnie inaczej ta lojalność wygląda i zależności i życie wspólnotowe, że tutaj z tego punktu widzenia już nie chcę w to wchodzić, ale tak nazwijmy to światopoglądowo, Zachód poniósł klęskę z tej racji, że ta interwencja 20 lat temu no trochę wynikała z jako pokłosie takiej koncepcji Fukuyamy, że nastąpił koniec wieku historii, ta liberalna demokracja jest najwyższą formą organizacji życia wspólnotowego ludzi i w związku z powyższym no wszystkie kraje czy wszystkie kultury będą to adoptować do siebie. No widzimy, że tak do końca nie jest i tutaj ci autorzy, którzy pisali chociażby tą słynną książkę Zderzenie cywilizacji i że ten, powiedziałbym, ta walka kulturowa, cywilizacyjna jest istotna. Teraz pan pyta, jak się do tego mają działania polskiego rządu. Polski rząd okazał się solidarny, przecież pamiętamy, że po 2001 roku został zastosowany po zamachu, którego za chwilę 20. rocznicę będziemy obchodzić na World Trade Center. Polski rząd zastosował się do traktatu, do 5. artykułu traktatu natowskiego, to znaczy wykazał się solidarnością. Polska była odpowiedzialna za jedną z prowincji, tu pan senator Konieczny ma rację,
tych współpracowników sporo było i tutaj nawet takie prace pomocnicze oni wykonywali, niekoniecznie doktorskie, niekoniecznie w jakimś aparacie administracyjnym, ale po prostu pracowali, wspierali i działali. I teraz ta, ja tutaj bym był bardziej spolegliwy, bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o deklaracje. W tej chwili te deklaracje wynikają trochę z socjotechniki. Mówię o deklaracjach talibów, że będą stosowali standardy, że to nie będzie takie straszne. To jest moment w tej chwili przejmowania państwa. Natomiast tu tym większą klęską było to, że w zasadzie nie było, ta władza została oddana, można powiedzieć, niejako na talerzu. I tutaj ja bym nie krytykował polskiego rządu, natomiast rzeczywiście dość dziwne wypowiedzi miał prezydent Joe Biden, no bo przecież to Ameryka. Teraz sam przywódca Stanów Zjednoczonych bije się poniekąd w pierś, mówiąc w ten sposób w telewizji ABC, że chaosu związanego z wyjściem wojsk z USA z Afganistanu nie dało się uniknąć. Przyznaje jednak, że nie przewidział dokładnie tego, co się zdarzy. Ale rzeczywiście mleko się rozlało. Pytanie teraz w innej kwestii, czyli przyjmowania migrantów z Afganistanu, bo nikogo chyba nie dziwi, nikogo chyba nie oburza, że Polska ewakuuje właśnie czy swoich współpracowników, czy swoich obywateli z tamtego miejsca, osoby, które pomagały kontyngentowi polskiemu w Afganistanie. To jest jasne, klarowne, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ale pytanie, co z innymi osobami, cywilami, którzy na przykład będą chcieli do Polski dotrzeć, w Polsce się pojawić, znaleźć swój azyl. Czy Polska powinna ich przyjąć, czy nie? Słyszymy, że być może w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, w takiej umowy, Polska również tych migrantów, uchodźców przyjmie. Jak pan senator Wojciech Konieczny patrzy na tego typu doniesienia? Polska powinna przyjąć migrantów z Afganistanu, uchodźców, którzy będą starali się znaleźć w Polsce azyl, czy też nie? Na pewno będzie to trochę związane z tym, jaka będzie skala, jak dużo będzie tych uchodźców w skali świata. W ogóle mówię, ile osób będzie chciało uciec, czy ucieknie z Afganistanu. Tutaj jeszcze trochę wracając do poprzedniego wątku, to być może jest tak, że Stany Zjednoczone i państwa zachodnie oczekują, że w Afganistanie powstanie coś na kształt Iranu. To znaczy oczywiście państwo islamskie, państwo no, niedemokratyczne, natomiast jednak w jakimś tam stopniu przewidywalne. To jest chyba taka nadzieja i wtedy tych uchodźców będzie mniej. Natomiast jak się należy zachować wobec uchodźców? No cóż, trzeba się zachować przyzwoicie. Jeżeli było tak, że jednak byliśmy tam wojskami, które interweniowały, które no, prowadziły tam działania, to nie jest tak, że to tak nie jest nasza sprawa, że nie uczestniczyliśmy w tym, a tutaj jacyś uchodźcy do nas napływają. No to tak nie wygląda. Tutaj jednak, skoro zaangażowaliśmy się w sferze militarnej, to powinniśmy się też zaangażować w sferze humanitarnej. To też jest nasz obowiązek obecnie. Tak to powinno wyglądać. Inaczej będziemy postrzegani jako taki kraj, który powiedzmy tylko wojuje. Jak wojować, to jesteśmy chętni, jesteśmy pierwsi, wypinamy piersi do orderów. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby rzeczywiście pomagać ludziom, którzy w wyniku, oczywiście nie naszych działań, no ale generalnie w wyniku całego tego konfliktu znajdują się w takiej sytuacji, że muszą emigrować, że uciekają, no to należy im oczywiście pomagać. Jak to będzie ustalone, w jakim zakresie, to rzeczywiście no właśnie, wszystko będzie się gdzieś pewnie jeszcze rozbijało. Panie redaktorze, tylko jedno zdanie. Chciałbym, żeby to nie było wykorzystywane cynicznie, jak to czasami jest w polityce, straszenie tymi uchodźcami. Ono się troszeczkę już zaczyna i chciałbym, żeby tego po prostu nie było. A jak pan senator Jan Maria Jackowski uważa, czy Polska powinna przyjmować migrantów z Afganistanu? Czy jesteśmy w pewien sposób również odpowiedzialni za te osoby, które teraz z tego Afganistanu chcą uciec w bezpieczne miejsce? To mamy do czynienia z dwiema jakby grupami potencjalnych imigrantów. Jedni to są ci, którzy bezpośrednio pracowali z Polską, z władzami wojskowymi, z polskim wojskiem, tymi jednostkami mocniczymi, które tam były zaangażowane w Afganistanie. I to nie jest grupa taka, która by była liczona w grube tysiące osób. Natomiast z drugiej strony mamy problem w ogóle fali potencjalnych imigrantów, która może już być liczona w milionach, w sytuacji, gdyby reżim Kabulu nowy po prostu zaczął stosować literalnie prawo
światu i swoje porządki wprowadzać, czystki polityczne robić i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że obecni talibowie to już jest trochę inne pokolenie. Są ludzie bardzo dobrze wykształceni. Pamiętajmy, że przecież cała sprawa w Afganistanie zaczęła się od tego, że mudżahedinów uzbroiła i wyszkoliła CIA, różne służby specjalne Stanów Zjednoczonych na rozgrywkę przeciwko Rosji, bo Rosja się przecież zaangażowała, ja mówię historycznie, w latach 80. ubiegłego wieku. W tej chwili trochę w Rosji mają taką satysfakcję, że Amerykanie też sobie zęby połamali, czy NATO na Afganistanie. I w tej chwili i tutaj istotny będzie również czynnik, jak Rosja, a przede wszystkim Chiny, które są takim na razie ukrytym czy mniej widocznym aktorem tych wydarzeń, ale bardzo ważnym, jak Chiny będą na to wszystko reagowały. I tutaj uważam, że jeżeli chodzi o te kwestie fali imigracji tej potencjalnej, tej właśnie dużej, to powinny być wypracowane racjonalne podstawy prowadzenia takiej polityki, ale w ramach Unii Europejskiej. Ale właśnie, panie senatorze, to pytanie, czy jest na to w ogóle szansa, bo z jednej strony mamy słowa wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, który w gościu wydarzeń mówi w ten sposób: Polska obroniła się przed falą uchodźców w 2015 roku i teraz też się obroni, będziemy postępowali odpowiedzialnie, jesteśmy przygotowani, obronimy Polskę. Z drugiej strony mamy prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który również w podobnym tonie się wypowiada. Francja musi chronić się przed poważnym napływem nielegalnej imigracji. I te słowa prezydenta Francji w samej Francji wywołały również burzę. Jak pan senator Wojciech Konieczny te słowa skomentuje? Z jednej strony ministra Piotra Glińskiego, z drugiej strony prezydenta Francji. Czy możemy liczyć na wspólną politykę migracyjną, która już raz Europie nie wyszła? No tak, to będzie trudne. Wypowiedzi pana ministra poszły moim zdaniem za daleko. To tak jakbyśmy rzeczywiście tych imigrantów traktowali jako potencjalnych wrogów i bronili się przed nimi. No nie, no to tutaj te słowa prezydenta Francji są jednak nieco inne, że chce w jakiś tam stopniu powstrzymać falę nielegalnej imigracji. No to jest, powiedzmy, nieco inne. To znaczy, na pewno to musi być proces, który będzie kontrolowany. Wiemy, że dzieje się tak, że taka fala ludzi jest wykorzystywana również przez państwo islamskie, przez tych talibów do tego, żeby przemycać przez terrorystów osoby. Tak, tak. Także wiemy, że tak się działo poprzednio i pewnie się będzie działo tak teraz. Dlatego niewątpliwie to musi być proces kontrolowany, ale traktować tych ludzi jako wrogów, no nie możemy. To tak, tego rodzaju podejście jest mi całkowicie obce. I uważam, że prezydent Francji też raczej zagrał tak na emocjach chyba antyimigranckiej we Francji. To są złe struny i uważam, że nie powinno się w nie uderzać. I naprawdę trzeba będzie tym ludziom pomagać. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tak duża fala, że rzeczywiście ten reżim okaże się... Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i jeszcze opinia od pana senatora Jana Marii Jackowskiego. Ja bym powiedział w ten sposób. Ja myślę, że w tej chwili w Europie, po doświadczeniach lat tam 14-15, sprzed paru lat, kiedy była pierwsza fala imigracji w Europie i to wywołało określone skutki społeczne, i polityczne i gospodarcze, w tej chwili jest jednak znacznie większa obawa przed taką polityką tak zwanych otwartych drzwi, które były wtedy realizowane. To słynne powiedzenie pani kanclerz Merkel. I teraz widać wyraźnie, że przywódcy europejscy bardzo obawiają się takiej niekontrolowanej fali, to o czym mówił senator Konieczny. I tutaj będzie już moim zdaniem diametralnie inne podejście do tej kwestii niż przed 6 czy 7 laty. Ale rzeczywiście tu trzeba też pamiętać, że krajem kluczowym to będzie Turcja, która jest krajem granicznym między terytoriami Unii Europejskiej, krajów członkowskich Unii Europejskiej, a Afganistanem. I tutaj znowu Turcja jakby na tej sytuacji może po prostu polityczna. Ja też mamy tutaj jeszcze w tym kontekście i Rosję, i Białoruś. Też o tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej moglibyśmy porozmawiać przez kolejne 15 minut, ale teraz czas nam się kończy. Stawiamy jedynie przecinek, bo za moment wracamy
wpuszczamy na antenę telewizji w Polsce.pl razem z moimi państwa gośćmi, żeby porozmawiać na kolejny temat, przedstawić państwu kolejne gorące pytanie. Zachęcam do pozostania z nami.